Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Tak kochani, dzisiaj będzie taki domowy, szybki vlog, bo nagrywam dosyć późno, bo już jest pół do szóstej. Tak, ale ja przychodzę z takimi wiadomościami, wiecie, nie tak ciekawymi. No tak, Dorotka się rozchorowała. W tamtym tygodniu miała czwartek, piątek kaszel, taki trochę lekki i katar. W sobotę czuła się po prostu wyśmienicie, nic jej nie było, nic, po prostu zdrowa. Niedziela tak samo, ładnie, pięknie, gdzieś tam jakiś kaszelek raz po raz był. No ale nagle wiecie, ona ma za chwilę jeść kolację, a ona po prostu opadła z sił. Normalnie ścięło ją z nóg i kurczę, gorączka 38 stopni. No i zanim usnęła, tak jak już usnęła, to patrzyłam, że jest 37,1, to mówię, taka w miarę ta temperatura jest. No ale w nocy o 3 się obudziła i co? 39. I dostała od razu czopek bodajże, tak, przydaliśmy jej czopek. Jarek rano pisał, że ma stan podgorączkowy, tam niecałe 38, więc znowu daje mi teraz wtedy ibuma. No i tak, kurczę, i zaczęła tak kaszleć mocno, non stop kaszlała, tylko wiecie, takie i tak cały czas. Ja mówię, no Boże, dzwońmy do lekarza w sumie, no bo niech lepiej ją osuwa. Abyście powiedzieli u lekarza, tak jak zadzwonił, że nie ma miejsca, że to jest wirus. Jak coś, to mamy się udać do apteki. Ja sobie myślę, no rzecz kurczę, o co kaman, mnie tak wcięło, bo Jarek dzwonił, to miał na głośno mówiący, mówię, co oni powiedzieli? Wieczorem sobie mówię, co mi aptekarz powie, co on zaobserwuje, bo ja nie rozumiem. No ale żeby nie było, bo mogą, nie wiem, sprawdzić czy cokolwiek, no wątpię, nie wiedziałam o co też chodzi dokładnie. I Jarek pojechał do tej apteki, wiecie, i tam zdziwieni o co w ogóle chodzi. No mówię, na chwilę, no, dziwi mnie przysłało, więc no jestem, tak? Dla mnie to jest śmieszne po prostu. No ale tam też powiedzieli, że w razie co to nie mamy czekać, tylko jak już faktycznie się pogorszą, to jutro dzwonię do lekarza, że mają nas przyjąć i koniec po prostu. A w kolejce jeszcze się odezwały dwie babeczki, że ich dzieci miały podobne symptomy, z tym, że jedną trzymało 4 dni, a drugą tydzień, więc wiecie, no ale nie wiem, no nie wiem jak to liczyć, wiecie, ona w czwartek, no czuła już się gorzej, dalej chodziła do szkoły, nie na tyle gorzej, żeby wiecie, siedzieć w domu, po prostu miała jakiś tam katar i gdzieś tam jakiś kaszel, no ale to swoje własne w sumie życzenie. No, bo jak moje dziecko się tarza, wiecie, na betonie w szkole, gdzie jest na minusie i jest zimno, mokro, no to potem tak wychodzi. No i tak, i wiecie, ja pojechałam po Zuzkę szybciej do szkoły. Ona usnęła, zrobiłam tak, żeby poszła spać przed pierwszą bodajże. No i Jarek mi pisze o trzeciej, że ma 40 stopni gorączki. 40 stopni. No i jest już prawie szósta i dalej miała te 40 stopni, cały czas spała, tylko się budziła na piciu i na siusiu. No ale teraz zawołała o jedzenie, więc mam nadzieję, że to zaczyna powoli, wiecie, przechodzić. Ona ma takie uderzenia, że no tak, że jak ma gorączkę 40 stopni, no to jak to schodzi, takie parę godzin może mieć, nawet 3, 4, 5, 6. I jak zacznie schodzić, no to już schodzi na drugi dzień, po prostu jej nic nie jest. I mam taką nadzieję, trzymam kciuki, że tak będzie też i jutro po prostu. Bo no. Także tak, no nawet wiadomo, będzie dalej siedzieć w domu. Mam nadzieję, że ogółem no wyzdrowieje. Ale zwołała też o jedzenie, więc to jest mega plus. I jak patrzyłam na gorączkę, no to z 40,4 stopnia ma już 39,6, więc dla mnie to już jest, wiecie, jakiś tam progres. Ale też nie nadała mi znowu kolejną dawkę syropu.
Więc no zobaczymy, a ja muszę za chwilę jeszcze Zuzi zrobić strój z prześcieradła. Za dużo nie będę robić, bo muszę tylko w sumie obciąć trochę prześcieradła po długości. Bo jutro Zuzia ma grecki dzień i mają się właśnie przebrać za Greków, takich wiecie, stroje jak oni robili. No i na początku myślałam, że zamówię, ale mogłam tylko zamówić z jednej strony, na eBayu nie było. Ale potem stwierdziłam, że kurczę, nie zawsze muszę kupować każdy strój i zrobię go sama, więc zakupiłam prześcieradło i zakupiłam dzisiaj, zaraz wam pokażę, taki właśnie sznureczek, tak, i to będzie przypasiemy go właśnie w pasie. I chciałam, wiecie, tutaj dać jej taki, zrobić jej wianuszek, taki ala z bukszpanu, czy coś podobnego po prostu kupić, ale no nie ma, nic takiego nie ma. I wymyśliłam, kupiłam takie coś. Czekajcie. Oj, poplątało się, moment, zaraz wracam. Odplątałam. Kupiłam takie coś i tak po prostu myślę, że tutaj taki, wiecie, zrobię tak wokół głowy, tak po prostu obetnę i będzie miała takie coś po prostu wsówkami jej zrobię tak, żeby się trzymało i też myślę, że będzie po prostu fajnie, więc za chwilę zabieram się za cięcie prześcieradła i podszycie go trochę i tak i potem będę pokręcę może jeszcze hula, o ile mi Dorotka pozwoli. Bo jak na razie, to wiecie, biegam od pokoju do pokoju i tak w kółko. Trochę siedzę z Dorotką, trochę siedzę z Zuzią. Trochę coś robię z Zuzią, idę do Dorotki. No i mam nadzieję, że jej to faktycznie przejdzie. No ale wiadomo, jak dziecko ma te 30 stopni gorączki, to jest wiadome, że po prostu walczy z chorobą. No i ona tak zazwyczaj ma, że potem pewnie będzie okej. Okay. Ale właśnie, w sumie wam nie powiedziałam, bo ja trochę przeciążyłam się na siłowni i mi kręgosłup trochę wysiadł, wiecie co. W piątek, tak w czwartek trochę mi pobolewał, w piątek nie czułam go, jeszcze poszłam na siłownię, a w sobotę jak przywaliło na wieczór, słuchajcie, myślałam, że się po prostu złamie w pół. No i tak trochę chyba za dużo dawałam kilogramów. No i po prostu muszę trochę mniej sobie zacząć dawać. No tak, ale dzisiaj nie byliśmy na siłowni, nawet nie mieliśmy dzisiaj iść, bo do tego miałam dzisiaj iść na wizytę do stomatologa, zrobić zęba. No i musieliśmy odwołać. Jutro też raczej nie pójdziemy, no ale jutro to poćwiczę z kuczajem. Dzisiaj tylko hula, wyzwanie z plankiem i wyzwanie z przysiadami na 30 dni. I tak, ale Jarek mnie obkleił właśnie plastrami do kinezjotypingu i jest rewelacja, tak w sumie zrobił mi to w sobotę i powiem wam, że obudziłam się w niedzielę i mówię, Boże, jak mnie te plecy bolą. No ale wstaliśmy o 6 w niedzielę, i bo chcieliśmy poćwiczyć, bo i tak mi już 2 treningi z kuczajem przepadły, no i tak. I mówię, nie, no ten jeden raz muszę po prostu zrobić, nie, w sumie jeden mi przepadł. 2 zrobiłam i mówię, nie, muszę zrobić i koniec. I powiem wam, że nie zrobiłam wszystkiego, bo to, co uważałam, że nie dam rady zrobić z tym kręgosłupem, że trochę przegnę, nie robiłam. Ale jeszcze Jarkowi powiedziałam, żeby dokleił mi jeszcze jeden pasek powyżej na krzyż i powiem wam, że ból pleców odszedł. Te plasty do kinezjotypingu są po prostu mega, mega. Ja pamiętam, byłam obklejana całą praktycznie ciążę z Dorotką, bo byłam już obklejana od 3 miesiąca ciąży, nawet może ciut szybciej, bo bardzo szybko mnie te plecy bolały. I praktycznie byłam cały czas obklejana, gdzieś tam miałam jakieś przerwy, tydzień, tylko tak po prostu, ale tak to byłam obklejana i to jest po prostu mega, 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 każdemu polecam. I no nie boli mnie, fakt, kolega z pracy się do mnie śmieje, że jestem stara, bo już się sypię, bo mam kręgosłup na plecy. No ale jaja, po prostu muszą być jakieś żarty. Dobra, kochani, idę, widzimy się potem.
Hejka kochani, wczoraj już nic nie nagrałam, także dlatego vlog będzie dzisiaj łączony, ale co za sobą idzie, mogę wam dzisiaj pokazać Zuzia, jak pięknie wygląda. Chcecie? Chcecie? Już wam pokazuję. Cześć kochanie! Cześć! Co tak ładnie wygląda? Ty? No. Super. Jestem grecką boginią. Tak, bardzo ładna. No. Podobasz mi się. A sestry? Tak. No. Tak, tak, kochanie, podobnie. Róże stoję, wiesz? Zuzia już trochę będzie spóźniona do szkoły. Tak. Tak? Ale co, już się szykujesz? Tato, kurtka! Tato, kurtka! Super. Ale jak ja założę czapkę? A jakoś założymy. Trochę jestem roztargana, bo bawiłyśmy się z Dorotką w kilka dni. Wiecie, co ona zrobiła? Robiłam obiad i w końcu po ponad godzinie wyszłam, go przygotowałam, ale zanim ziemniaki ubrałam, zanim pomyłam, zanim kotlety zrobiłam, widziałam kotlety, po prostu będzie bez sosu obiad dla nich, bo dla mnie to już dawno bez sosu, sałatkę i wiecie, i tak w końcu wyszłam, jeszcze ogarnęłam tą kuchnię od wczoraj. I tak patrzę, idę do niej do pokoju, co ona robi. I ona mi coś pokazuje, tak wiecie, nie? Ja mówię, co to jest? A było ciemno. Mówię, co to jest? A ona się śmieje, chichra się, nogami wierzcha. Mówię, co to jest, Dorotko? Ona cytryna. Mówię, co? Cytryna. Uwierzycie to, że była jakiś czas prędzej u mnie w kuchni i poprosiła o to, żebym zrobiła jej wodę z cytryną. Po prostu nalała mi zimną wodę. I dała mi cytrynę. I ona w międzyczasie, gdzieś jak ja tam robiłam, przyszła po tą połówkę cytryny i ją po prostu wszamała. Nie ma nic cytryny. Zjedzone wszystko. Zaraz wam pokażę. Patrzcie na to. To jest Doroty cytryna. Wszystko zjedzone. Wszystko. A ja to zobaczcie, tak mnie wyprysnęło. Zawsze jak mam jechać do Polski, to ja po prostu wyglądam jak taki monstrum. No, tu się podrapałam, bo co przecież, nie? No i po cytrynie. Także moje dziecko ma witaminy C już w nadmiarze w swoim organizmie. Także tak, ja myślę, kochani, że to będzie już na tyle, bo my dzisiaj praktycznie no, nic sensownego nie robimy, a ja nie będę jej nagrywać, jak ona leży w łóżku i wiecie, gdzieś tam choruje, bo to jest bez sensu. Także tak. No i zabieram się dalej do roboty, bo składam vloga, chcę jeszcze pohulać, więc może coś tam, jakąś wstawkę jeszcze zrobię, jak kręcę hula hop. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia kolejnym razem. Pa!